Badaszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, trzymam wzrusz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się nad stacją Warszawa Jeziorki, PKP oczywiście. Tutaj znajduje się na warszawskim Ursynowie. Jeziorki to jest dawna wieś, która została włączona do granic Warszawy 14 maja 1951 roku. I jest też to stacja graniczna, jeżeli chodzi o pierwszą strefę i drugą strefę na linii kolejowej, tutaj właśnie w kierunku dalej Piaseczna. Także tak to wygląda. No i ponieważ tutaj ostatnio w ostatnich dniach została otwarta trasa S7 z nowym odcinkiem właśnie do Piaseczna, również i tutaj został otwarty parking Parkuj i Jedź. No dobrze, przesadziłem trochę z tym, że został otwarty. Parking ma zostać otwarty w tym miesiącu, ale jeszcze nie jest zakończony, jeżeli chodzi o budowę. Dokładniej wygląda sytuacja następująco. Z najświeższych informacji, które pytałem jeszcze dzisiaj właśnie rzecznika prasowego ZTM-u, kiedy jest planowane zakończenie tej budowy, to wszystko idzie zgodnie z planem, czyli mianowicie we wrześniu mają się zakończyć tutaj prace, no i oczywiście później będzie cały proces pozyskiwania pozwoleń. Nie jest to duży obiekt, domyślam się, że nie będzie to jakiś wielki problem, jak na przykład przy podpięciu teraz przy pętli Młynów nowej. Natomiast no, nie ukrywajmy, że chwilę to potrwa. Teraz macie zbliżenie, mniej więcej gdzie znajduje się trasa S7. Jest tu bezpośrednio zjazd właśnie w kierunku Jeziorek, dzięki czemu zjazd z trasy szybkiego ruchu, zatrzymanie się na parkingu Parku Jedź i dalej dojazd pociągiem brzmi całkiem nieźle. Dojazd do centrum stąd no to około takie plus minus 30 minut, tak już w granicach większych problemów na zachodniej i większych korków. Tak to bym powiedział, także na spokojnie całkiem niezły dojazd i też trzeba pamiętać, że to jeździ przez dosyć dużą część Ochoty Mokotowa, no z Mokota może nie przesadzimy, ale Ochota, Wola, Śródmieście, dużo stacji jest po drodze, więc faktycznie całkiem nieźle można się tutaj dosiąść. Jak widzicie, tak wygląda sama stacja Warszawa Jeziorki. W 2018 roku ten przystanek obsługiwał od 1000 do 1500 osób na dobę, są tutaj dwa perony, dwie krawędzie peronowe. Taka typowa stacja na tej linii. Jest jeden tor ekstra, który jest z boku, ale nie jest w ogóle zelektryfikowany, więc głównie pociągi towarowe nim jeżdżą, znaczy tylko i wyłącznie. I tutaj ciekawostka taka, jaka jest napisana na stronie Wikipedii, która mnie trochę zdziwiła. W opisie mianowicie z przystanku PKP Warszawa Jeziorki można bezpośrednio dojechać elektrycznymi pociągami podmiejskimi, m.in. do Śródmieścia, Stolicy, Otwocka, Lesia Górnego, Warki i Radomia. Chodzi mi oczywiście o ten fragment elektrycznymi pociągami. No tak, jest tutaj oczywiście jeden tor niezelektryfikowany. No ale szanujmy się, wszystkie pociągi stąd jadą pasażerskie, elektryczne. Do Radomia owszem jeżdżą pociągi, to są linie KM8, czyli R8 jeździ właśnie w tym miejscu, jak i również linie pośpieszne, czyli Mazowia tak zwana, która też tutaj może trochę szybciej przyspieszyć i miałem okazję tutaj wracać właśnie takim piętrowym pociągiem, który niekoniecznie był właśnie Mazowią, ale i tak jechał. Tak wygląda sam peron, możecie zobaczyć, że są tutaj wiaty. No ale mówimy dzisiaj głównie mimo wszystko o parkingu Parku Jedź, a już tutaj 3 minuty nadaję o samych jeziorkach i o tym wszystkim, co tutaj się znajduje. Więc zerknijcie, jak wygląda zejście z peronów. Jest oczywiście przystanek autobusowy, bardzo dobre tutaj skomunikowanie jest, jeżeli chodzi o węzeł właśnie przesiadkowy z autobusami i pociągami w tym miejscu. Więc tutaj na spokojnie można wejść schodami na górę, windami wjechać, windy... Powiedzmy, że działają. Widziałem, jak była jedna serwisowana. Jest też również tutaj pętla autobusowa PKP Jeziorki. No i mamy zejście bezpośrednio też na perony, jak i również jest tutaj zejście po peronie, później przechodząc przez torowisko. Tutaj akurat jest dziwna sytuacja, bo ten tor jeden niezelektryfikowany, nad nim nie ma takiego typowego przejścia i zejścia po drugiej stronie, jeżeli chodzi o pieszych. Jest przejście faktycznie przez tory. Oczywiście oznakowane, no ale ponieważ ruch tutaj jest też mniejszy na tym torze, to nie mamy zbytnio żadnych tutaj sygnalizatorów czy też szlabanów. No i już sam parking Parku Jedź, także jak widzicie dojście do pociągów jest naprawdę dobre, zwłaszcza w kierunku Warszawy, jeżeli chodzi o Warszawę Śródmieście, bo jesteśmy oczywiście w Warszawie. Natomiast tak, tak wygląda parking Parku Jedź. Jak widzicie jest całkiem pokaźnych rozmiarów, nie jest to duże, oczywiście, ale jak na to, że tutaj też stacja nie jest duża i nie wiadomo jak dużo osób by nie korzystać, to na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż
parking, parku jedź, przy stacji PKP Żerań, która jest aktualnie, która jest aktualnie dosyć słabo wykorzystywany. Lecimy dalej, abyście mogli mniej więcej zobaczyć, jak wygląda cały parking. Tak jak mówię, mają pracę się tutaj zakończyć właściwie na dniach w tym miesiącu, więc właściwie wszystko jest tutaj gotowe. Przypominam, taryfa parkingowa za tutaj parkowanie na takich parkingach parku Jedź w ramach warszawskiego transportu publicznego jest dosyć prosta, jeżeli macie kartę miejską lub jakikolwiek bilet dłuższy, co najmniej dobowy i wzwyż, jeżeli chodzi o długość jego trwania, to parkowanie na takich parkingach jest w ramach tego biletu, czyli nie musimy nic więcej płacić. Natomiast za jeden dzień bez biletu, z tego co każdy, to jest 100 zł, całkiem dużo. Tak wygląda parking. Są miejsca zadaszone dla rowerów. To był wymóg tutaj w projektowaniu tego, ponieważ sama umowa została podpisana w 2020 roku na zaprojektuj i buduj, czyli tutaj wykonawca musiał i zaprojektować, i wybudować całą, że tutaj tą rzecz, jak i również było parę warunków, jak to musi wyglądać. Minimum 138 miejsc postojowych, no i to raczej tutaj możemy zobaczyć. 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 40 miejsc zadaszonych dla rowerów, no i oczywiście mają być też ładowarki dla samochodów elektrycznych, jak i również rowerów elektrycznych. Także to wszystko, bym powiedział, jest całkiem zrealizowane. Miejsca dla niepełnosprawnych są oczywiście stosunkowo bliżej stacji kolejowej, żeby nie musieli tutaj więcej dojeżdżać. No i tak to mniej więcej też wygląda. Oczywiście są też panele fotowoltaiczne, które tutaj zostały zamontowane na dachu, jak i również, z tego co rozumiem, są pompy ciepła i gruntowe wymianki ciepła, więc wszystko jest ogrzewane poprzez właśnie panele fotowoltaiczne, jak i również te pozostałe elementy. Także całkiem nowoczesny parking, malutki, ale jednak ważny. Zobaczymy na dniach, znaczy w kolejnych miesiącach, jak będzie wykorzystywany. Zwróćcie uwagę, że po drugiej stronie, no taki parking tutaj już, taki bym powiedział, jest. Niekoniecznie o to im chodziło, żeby faktycznie tutaj osoby parkowały wzdłuż ulicy, ale domyślam się, że kiedy zostanie otwarty nowy parking parku Jedź, to właśnie ta część z tych samochodów przesiądzie się i przejedzie na drugą stronę wiaduktu, żeby zaparkować na normalnym już parkingu w trochę lepszych warunkach mimo wszystko. Także miejmy nadzieję, że to wszystko się zmieni i że faktycznie osoby będą korzystać z tego nowego parkingu. Parkuj i jedź Warszawa Jeziorki. Dokładnej nazwy wam jeszcze nie powiem, bo nie wiem, czy to będzie się nazywać Parkuj Jedź Warszawa Jeziorki, czy Jeziorki, czy PKP Jeziorki. Nie wiem, fantazji jest w tym możliwości dużo. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem, co będzie kolejne. Nie jestem w stanie wam tego powiedzieć w tym momencie. Wiem, że parę takich inwestycji, których się nie spodziewacie, jest w najbliższym czasie. Jak i również jedna inwestycja kolejowa, na którą bym powiedział, że trochę już dłużej czekacie. Tam łącząca Wawer z Warszawą Wschodnią. Ale to zobaczycie w najbliższych dniach. Bo w teorii dzisiaj to będę nagrywać, jak pogoda mnie nie zawiedzie. Ale to nie zmienia faktu, że do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Z takim w miarę ładnym ujęciem na zakończenie tego filmu. Do zobaczenia. Cześć!